Dzień dobry. Słuchajcie, dawno nas nie było. Mówię nas, nie bez powodu. Siemanko. Siemanko. Dawno niewidziany gość. Dzisiaj zapraszamy Was na recenzję. Swagman Rola od firmy Helikon. Zapraszamy. Zapraszam Was do odwiedzin na naszych mediach społecznościowych. Linki znajdziecie tutaj. Do subskrybowania i kliknięcia łapki w górę. Siemanko, witam Was po długiej nieobecności spowodowanej pracą. Niestety dopadła mnie proza życia i nie mogłem towarzyszyć Przemkowi na filmach. Będzie Q&A na ten temat. A, będzie Q&A, właśnie. Dzisiaj chcę Wam pokazać rzecz, którą testowałem już dosyć długi czas, bo od wiosny na różnego rodzaju wypadach. Jest to Swagman Roll firmy Helicontex. Jakiś czas temu w internecie, dokładnie wczesną wiosną, zobaczyłem u kogoś recenzję tego produktu i chyba na filmie chłopaków z Survival Techu też o tym było. No i stwierdziłem, że jest to ciekawe rozwiązanie dla mnie, jako osoby, która raczej preferuje mało nosić ze sobą rzeczy i używać takich rzeczy, które mogą mieć wiele funkcji i służyć w różnych zastosowaniach. No i właśnie zainteresowałem się Swagman Rollem. No i zdecydowałem się, że Swagmana sobie zakupię. Jak się na ten zakup zdecydowałem, to się okazało, że tego Swagmana nie jest tak łatwo dostać, bo zbliża się lato, pierwsza partia produktu praktycznie się wyprzedała. Nawet Swagmanów nie mieli w samym Helikonie, ale z pomocą przyszedł mi sklep Predator z Warszawy. I właśnie u chłopaków z Predatora udało się go kupić. Bardzo fajny sklep. Chłopaki, dzięki za pomoc. Do czego, czym jest Swagman w ogóle? Swagman jest to podpinka pod poncho armii amerykańskiej. Nazywa się to poncho liner. Zostało to wymyślone już dawno, dawno temu, ale Helicon we współpracy z Survival Techem to rozwiązanie trochę zupgrade'ował i dodał mu kilka funkcji. Swagman, zanim zademonstruję te funkcje, troszkę opowiem o tym, z czego jest wykonany i jak to wygląda. Jak widzicie, nie potrzebują żadnego pokrowca, chociaż przychodzi w opakowaniu z pokrowcem. Można go spakować do jedynej kieszonki, która jak ją ubiorę, to wypadnie mi na klacie. Przewracamy na drugą stronę, pakujemy go do środka. Wykonany jest z nylonu, pokrytego warstwą DWR, czyli takim impregnatem, który przy lekkim deszczu, śniegu powoduje, że te krople się na nim zatrzymują. Wiadomo, jak zacznie lać, to niestety zacznie przemakać.
W środku ma wypełnienie, które nazywa się w Heliconie ClimaShield Apex. O gramaturze 67 gram na metr kwadratowy materiału. ClimaShield to jest odpowiednik, z tego co wiem, wypełnienia Softy w snookpacku, czyli taka ocieplina syntetyczna. Nie jest to materiał naturalny, jest to materiał syntetyczny. Jego zaletą jest to, że jak nabierze wilgoci albo namoknie, to nadal odczuwacie w nim ciepło. Nie wychładza Was, tylko zachowuje swoje właściwości takie termoizolacyjne, można powiedzieć. No, nie wychłodzicie się w nim tak. Wygląda to po rozłożeniu. Wygląda to tak. Waga takiego slagmana to jest 750 gram. Nie jest to dużo. Waży mniej niż mój letni śpiwór właśnie snookpacka. I łączy w sobie kilka funkcji, ale to może już Wam zaprezentuję na sobie, co można z tym slagmanem ciekawego zrobić. Po wyjęciu z kieszeni slagman wygląda jak troszkę grubsze poncho przeciwdeszczowe, zresztą produkowane Armii Amerykańskiej, odpowiednik produkowany przez Helicona, więc zakładamy. W takiej formie wyglądam, jakbym ubrał zwykłe poncho. Co jest zaletą tego rozwiązania, tego slagmana i innowacją wprowadzoną przez Helicon i Survival Tech, jest to, że możemy to poncho sobie zapiąć w taki sposób, że bardziej przylega nam do ciała. Mamy klamry na krawędziach tego poncho i tak, spinamy sobie jedną klamerkę z tyłu. Pyk. Drugą klamerkę z przodu. Mają oczywiście ściągacze elastyczne, klamry Wujin, znana firma. I teraz wyglądamy jak taktyczny cygan. Fakt. No. Jak tactical homeless. Tactical homeless. Ale poprzez regulację tych klamerek, tych zapięć, możemy sobie stawić. Jest to dosyć wygodne rozwiązanie, bo nie krępuje ruchu. Możemy sobie robić coś, zbierać szyszki, ubierać ziemniaki, krzesać krzesiwkiem. Generalnie poncho dzięki temu lepiej przylega do ciała. To ciepło jakby nie ucieka nam tak na boki i jest w tym naprawdę ciepło. Fajne rozwiązanie, bo można to sobie narzucić na wszystkie warstwy, które już mamy na sobie. Nie musimy się do tego rozbierać. Jest to na tyle obszerne, że naprawdę na grubą kurtkę, na polar i grubą kurtkę możemy to na siebie narzucić i sobie w tym operować. Zwiększa to komfort termiczny, czy jak siedzimy sobie gdzieś, odpoczywamy i nie jesteśmy akurat przy ognisku. Naprawdę bardzo fajnie to grzeje i znaczy nie grzeje, tylko po prostu zapobiega utracie naszego ciepła. No ale suma summarum jest nam ciepło. Więc tak to wygląda. Jest też, kaptur założyłem. Kaptur regulowany ściągaczem. Jedna duża kieszeń. Wspominałem na początku. Tutaj możemy sobie wpakować telefon, nóż, cokolwiek tam chcemy. Po przewróceniu na drugą stronę ta kieszeń zamienia się w pokrowiec, do którego możemy sobie slagmana spakować. Więc tak to wygląda. Mamy jeszcze ściągacze na dole. Można sobie też dostosować tego slagmana tak, żeby nam troszkę lepiej zamykał dołem. Dzięki temu po prostu jest to lepiej dostosowane do naszych potrzeb. Z takich rzeczy, które jeszcze mogę zaprezentować tutaj, to są takie, nie wiem jak to się nazywa, takie beczułki. Służy to temu, żeby podpiąć slagmana pod poncho.
zwykłe pączo przeciwdeszczowe. Nie miałem potrzeby używania takiego zestawu, ale jest taka opcja dana nam w bonusie. Więc to tyle na temat podstawowego zastosowania Swagmana. Zaraz pokażę Wam następne. Tak przy okazji, zaraz pokażę Wam, jak Swagmana złożyć do stanu złożonego. Ponieważ jest, tak jak mówiłem wcześniej, jest wykonany z ta zewnętrzna warstwa, to jest cienki nylon. Raczej nie lubi się, znaczy nie raczej, na pewno nie lubi się z ogniem. Więc jeżeli siedzicie przy ognisku, które iskrzy, albo przy innym źródle ognia, z którego mogą lecieć iskry, to trzeba bardzo uważać, bo nawet mała iskierka może Wam zrobić po prostu dziurę i będzie problem. No. Nie lubi się Swagman z ogniem i raczej, zresztą przy ognisku nie ma potrzeby dużej siedzenia Swagmanie, bo raczej przy ognisku będzie Wam ciepło. Ewentualnie można go sobie jakoś zwinąć w taki sposób, żeby w formie takiego półkoca owinąć sobie gdzieś plecy, żeby nie podwiewało nam nerek z tyłu, ale raczej nie nakrywać się nim i nie operować przy ognisku. Bo może nastąpić samo spalenie. Samo zapłon. Jeszcze przy jedzeniu jakiejś fasolki czy czegoś, jak to się wiesz, zbierze, ten Swagman napuchnie. Wybuch. Ten, jak spadokon. Dobra, składanie Swagmana. Słuchajcie, bierzemy kieszonkę, wywracamy ją na drugą stronę. Na lewą stronkę. Na lewą stronkę i pakujemy na chama do środka. Jak Wam się tam to wpakuje. Pyk, pyk, pyk. Proszę bardzo. Wywijamy sobie tak, żeby widzieć zamek błyskawiczny. Ponieważ zamek jest, przekręca się na drugą stronę, to po spakowaniu trochę mi zgrabiały ręce, ale i mam problem z zapięciem tego suwaczka, ale sekundę. O! To też. Zamknąłem. No. Więc dostajecie w pudełku, bo Swagman przychodzi w pudełku, zapakowany w dedykowany pokrowiec w kształcie parówkowej, czy tam pasztetowej, czyli w popularnym kształcie cylindra. Ale nie chciałem nosić drugiego pokrowca, skoro mogę go sobie zapakować do kieszeni. Czy dobra jako poduszka, nie? No, też można właśnie wykorzystać go jako poduszkę. Jak zabrałem Swagmana i snookpaka i było mi za ciepło i wiedziałem, że będę spał tylko w snookpaku, to rzeczywiście spałem na Swagmanie, bo wtedy zapomniałem poduszki akurat. No, właśnie skończyłem gadać. Okazało się, że Przemek... Nie włączyłem nagrywania. No. Oprócz noszenia Swagmana jako zewnętrzna warstwa odzieży, to co Wam pokazałem, kolejną funkcją Swagmana jest to, że może służyć jako koc, czyli jakoś tam jakaś forma nakrycia nas. Możemy go sobie położyć na ziemi i też na nim usiąść, żeby się jakoś tam odizolować od podłoża. Ale funkcja, która mnie najbardziej urzekła, to jest to, że możemy go wykorzystać jako śpiwór. Jak to wygląda, to pewnie zaraz zobaczycie, właśnie widzicie na przybitkach. I Swagman w takiej formie może nam zastąpić z powodzeniem letni śpiwór. Ja zastąpiłem Swagmanem śpiwór snookpaka Jungle Bug, który ma podobną wagę i też podobny rodzaj syntetycznego wypełnienia. I Swagman spisywał się podobnie. Znaczy przy tych samych temperaturach było mi ciepło śpiąć w takim samym zestawie odzieży, czyli do temperatury gdzieś około 7 stopni w nocy, śpiąc w hamaku z jakąś tam izolacją w formie materaca, czy też na glebie, też na materacu. Do 7 stopni w bieliźnie termicznej w Swagmanie spało mi się dobrze. W połączeniu dwóch śpiworów, czyli jako zewnętrzny śpiwór Swagman, a wewnętrzny śpiwór Snookpack, Jungle Bug, spałem w holenderskiej norce w temperaturze w nocy minus 2 stopnie i też mi było ciepło i to rozwiązanie też się sprawdziło. Więc to jest, dla mnie jest fajne to, że właśnie idąc do lasu latem nie musiałem zabierać śpiwora i
polaru dodatkowego, czy bluzy jakiejś grubszej, tylko zabierałem sobie jednego flagmana, oszczędzałem w ten sposób miejsce, wagę, a miałem tak naprawdę obie te funkcjonalności zachowane. Czy na pewno jeszcze mogę powiedzieć, że swagman nie sprawdza się jako otul do hamaka. Jest dla mnie trochę za krótki i jakby konstrukcyjnie no, da się go w takim zestawieniu zrobić jako właśnie otul, ale moim zdaniem lepiej do niego wskoczyć w hamaku i wykorzystać go jako dodatkowe docieplenie, albo sobie po prostu ten hamak jakoś wymościć w taki sposób, żeby ten swagman nas izolował, ale jako otul raczej nie. Czy mogę swagmana polecić? Zdecydowanie tak. Dla mnie, dla moich zastosowań, do mojej filozofii dobierania ekwipunku można powiedzieć, że jest to rozwiązanie idealne. Wiem, że nie ma pewnych cech, które dobrze by było, gdybym miał na przykład wodoodporność czy odporność na jakąś tam odporność na iskry, ale wtedy ważyłby dużo więcej i na pewno nie byłby tak fajnym, lekkim, kompaktowym rozwiązaniem, jak jest teraz. Sam swagman kosztuje w granicach 400 zł. Różnie można złapać promocję. Właśnie ja go wyrwałem właśnie w jakiejś promocji na Predatorze, gdzie kosztował w okolicach 300 paru złotych, tak? Czyli prawie 100 zł taniej można go kupić. Jak ja kupowałem swojego swagmana, był dostępny tylko w dwóch kolorach, czyli w kojocie, które mam ja, i w kamogromie, czyli w helikonowej wersji kamuflażu Multicam. Wiem, że teraz weszła nowa partia swagmanów, zostały dodane nowe kolory, chyba szary, Pencot zielony, który fajnie się sprawdza w naszych lasach, i bodajże wersja we flektarnie, ale to już sobie możecie sprawdzić. I tyle. Dzięki za oglądanie. Na blogu naszym, do którego link jest gdzieś tam poniżej w opisie, powinien być link do pisanej recenzji swagmana na blogu. No i zapraszam Was do lajkowania, jeżeli film Wam się podobał, do subskrybowania kanału i do odwiedzin na mediach społecznościowych. Dzięki.